Cześć kochani, witajcie na moim kanale. Dzisiaj Was zaproszę na film, porównanie o chustach do noszenia dzieci. Jak widzicie, mam dwie chusty. Ta na górze chusta była kupiona 5 lat temu, czy coś koło tego, kiedy nie miałam jeszcze pojęcia, żadnego pojęcia o noszeniu dzieci w chustach, o samych chustach. I pewnego razu kupiliśmy chustę, nie wiedzieliśmy, czy będę Martynkę wtedy nosić w tej chuście. Tutaj trochę nam Oliwka będzie zakłócać, bo się bawi, sobie gada. Dlatego kupiłam chustę jedną z najtańszych. Tu co widzicie, to Oliwka wepchnęła nam od leżaczka pałąk. Poczekajcie, zabierzemy to z drugiej strony. Co? Tutaj się baw. Także kupiłam chustę, jedną z tańszych. Ona była za kilkadziesiąt złotych, mnóstwo tego na Allegro, ogromna ilość tych chust. I powiem Wam, że nie warto, kompletnie nie warto w to inwestować. Martynki w chuście nie nosiłam, miałam ją może 2-3 razy zawiązaną. Nie szło mi to kompletnie, nie miałam wtedy także pojęcia o jakichś tam doradcach chustowych, że można się konsultować, może ktoś nauczyć tego noszenia, także chusta poszła w kąt. Chusta została wyjęta znowu przy Oliwii i jak już widzicie, po grubości nawet to już się różni. Ta na dole chusta to jest Naughty Baby. Ona kosztuje coś około 200 zł, jak dobrze pamiętam. I już widzicie, że to one się różnią chociażby grubością. Chusta górna jest jednostronna. Tutaj na lewej stronie no jest, trochę prześwituje ten nadruk, ale generalnie on jest tylko z tej strony. Ta chusta jest dwustronna i chusta, która była kupiona właśnie przy Martynce, to typowe takie w dotyku, typowa pościel, jak to się mówi, jest to poście luba. Nie warto, ale dlaczego nie warto jej kupować? Po pierwsze, ona się koszmarnie dociąga. O, tu widzicie, nawet ma nazwę ta chusta. Teraz widzę Almele, coś takiego. To wyznacza oczywiście środek chusty, ale w dotyku czuć, że to jest chusta typowo jakby się nosiło dziecko w pościeli, no może nie tyle w prześcieradle, bo jednak trochę to jest grubsze, ale czuć, że to w dotyku jest pościel. To jest chusta Naughty Baby, tkana skośno-krzyżowa i musielibyście sobie dotknąć tą i tą. Różnica jest po prostu kolosalna. Tą chustę dociąga się bez żadnego problemu. W tej Oliwia miała ogromne luzy, przy szyi zwłaszcza. Nie szło tego po prostu poprawnie dociągnąć. Nawet jak ona już mi zasnęła w tej chuście, poprawiałam ją, no nie wiem nawet już ile razy, i tak nie szło tego dobrze zrobić, poprawnie tej chusty dociągnąć. I był problem z wiązaniem jej przez to. Ona potem źle siedziała, przekrzywiała się i w ogóle. I jeszcze czym się one różnią, co było dla mnie bardzo istotne, jak miałam w tej chuście chodzić, w tej po 2 czy 3 godzinach spaceru, jak nieraz z chustą robimy, w tej ona się strasznie wpijała w ciało, zwłaszcza w talii, w pasie, jak się ją zawiązywało, okropnie była niewygodna po czasie, właśnie po tych już kilku godzinach, 2, 3 chodzenia. Wszystko mnie po prostu od niej bolało, ramiona bolały, bo się wrzynała w talii właśnie, a ta chusta jest jak, żeby tu nawet nie przesadzić, druga skóra, kompletnie jej nie czuć, nieważne jak mocno się ją wiąże, jak mocno się ten węzeł tam robi, kompletnie nie czuć, że się ją ma, nie wpija się, nic nie boli, jest naprawdę, naprawdę wygodna. I jeżeli tutaj widzę nawet w internecie, na jakichś forach, nie forach, jak się ktoś zastanawia nad zakupem chusty i pyta o te tanie właśnie, odradzam, zdecydowanie odradzam, lepiej dołożyć te 100 kilka złotych albo kupić używaną, bo z chustą nic się nie dzieje, nawet jeżeli używamy ją do jednego czy dwójki dzieci,
to z chustą się nic kompletnie nie stanie. One są tak właśnie z takiego materiału zrobione, że mogą służyć nawet, można by chyba powiedzieć, z pokolenia na pokolenie, chociaż nie wiem, jak to będzie za te 10-20 lat wyglądać, ale spokojnie po dzieciach innych można chusty kupować, koniecznie znanych firm, koniecznie tkane skośnokrzyżowe dla maluchów. One na długi, długi czas wystarczą, bo jeszcze są chusty, z tego co widziałam, elastyczne, ale one są tylko dla noworodków i tam takich małych niemowlaczków do kilku kilogramów. A tą chustą można nawet nosić, nawet Martynkę można by nosić w takiej chuście. Chociaż nie próbowałam, bo ona nie ma na to ochoty, ale Oliwie niemalże co kilka dni, 2-3 razy w tygodniu w chuście jest noszona, czy to po domu, jak ma jakiś gorszy czas i ciągle płacze, czy ją dziąsełka bolą. To sobie nieraz nawet drzemki ucina w tych chustach. Ona uwielbia na spacerze być noszona w chuście, bo wtedy wszystko widzi dookoła, może się rozglądać, chociaż odpukać w wózku. Także często już siedzi, bo był z tym jakiś czas problem, ona nie chciała w wózku leżeć. Teraz ma na pół leżąco, więc troszkę sobie siedzi. Oliwka już mi się niecierpliwi, bo ona ma teraz wędrować właśnie do tej chusty. Za chwilę idziemy po Martynkę do przedszkola. Chusta się sprawdza świetnie właśnie, jak chodzimy odprowadzać Martynkę czy po Martynkę, bo u nas w przedszkolu nie ma opcji wniesienia wózka w miejsce, gdzie dzieci się bawią, gdzie mają salę. Wózek byśmy musiały zostawić za drzwiami przy schodach Oliwie na rękę, wtedy mi niewygodnie, bo muszę tutaj coś tam wziąć Martynce, rysunki, jakieś rzeczy, które przyniosłyśmy, zabieramy do domu, a w chuście mam wolne ręce i nie ma żadnego problemu, dlatego uwielbiam ją nosić do przedszkola, przedszkola. Także jak chodzimy na spacery, bierzemy wózek, zawsze pod wózek wrzucam chustę, bo nigdy nie wiem, kiedy Oliwce się znudzi siedzenie w wózku, będzie chciała wyjść trochę. A jak już pisałam na blogu, chociaż jeszcze tutaj linka nie wkleiłam do mojego bloga, ale w opisie w takim razie wkleję link do wpisu o tym, dlaczego Oliwka jest noszona non-stop, kiedy tylko tego chce, możecie sobie poczytać. Ja już Wam dziękuję za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia w kolejnych filmach.